Witajcie. Przygotowałem sobie jedną z moich kolonii Tetramorium bicarinatum i tak mi gdzieś do głowy tutaj wskoczyło, że nigdy jeszcze na żadnym z materiale, oprócz no oczywiście owoców, nigdy nie było żadnej garetki. I przygotowałem sobie coś, czego nie było, przynajmniej w Polsce nie można dostać takich galaretek. Tu mam galaretkę o smaku taro. Ona jest taka, powiedzmy, o kolorze jagodowym. I w środku widzicie te ciemne przebarwienie, kawałek owocu. I cała seria tych galaretek DH jest z owocami. Wybrałem sobie taki najbardziej nietypowy smak taro. I na przykładzie tej kolonii, którą tutaj macie teraz na ekranie, postaram się poporcjować na mniejsze kawałki. Galaretka ma 16 albo 15 gramów, czyli taki powiedzmy klasyczny jelly pot, tylko taka dosyć zmatowiona. Skład produktu możecie sobie przeczytać na ofertach, które są u mnie na sklepie czy w ofertach, i sprawdzimy, czy mrówki zainteresują się tego typu programem. Inaczej. Czy na pewno się zainteresują, chcąc być pewnym, że to, co sprzedaję, jest przez te nasze mrówki jedzone. Galaretkę w takich kawałkach przygotowałem sobie na aluminiowym karmidełku. Jak widzicie, no taka konsystencja budyniu, ale o wiele twardszego. No, przy otwieraniu galaretek trzeba tam troszeczkę zwrócić uwagę, bo na pewno odrobina płynu może się wylać, to żeby tam nie ubrudzić siebie czy podłoga, należy zrobić to dosyć ostrożnie. Przygotowałem takie 3 kawałki na karmidełku średnicy około 25 mm i za chwilę wkładam to do naszej kolonii. Ustabilizowaliśmy sobie kadr i obraz. Słyszycie, sąsiad wierci, także wybaczcie, ale nie mam wpływu na to, co się dzieje. I tutaj ustawiam pokarm. Kolonia liczy sobie kilkaset osobników, myślę, że jakieś 600, może 700. No, pierwsza reakcja, jaką da się zaobserwować, zresztą widzicie sami, także nie muszę tutaj jakiś bajek wam opowiadać, ale to przynajmniej co biegało po arenie i żerowało, znalazło zainteresowanie całej mojej kolonii. Tych mrówek za chwilę powinno się pojawić coraz więcej, ponieważ w próbówkach 3, które są akurat w tym pojemniku, tutaj widzicie, pierwsza próbówka, kończy nam się woda, druga została wczoraj wymieniona. O, może tak schwycimy. Jest niewiele mrówek i w ostatniej próbówce, patrzcie, gdzie praktycznie wody już nie ma, ale mrówki nie przegryzły waty. Dość systematycznie akurat temu gatunkowi się zdarza tą watę wygryzać i wyrywać. Mrówki, jak widzicie, za chwileczkę powinny się coraz liczniej nam tutaj pojawiać i już nie podkładając głosu, tutaj bez komentarza zostawiam was, żebyście mogli sobie na spokojnie obserwować. Tą galaretkę, którą miałem, to zużyłem tak może w 1/10, także dla takich kilkunastu kolonii można jedną galaretkę raz zużyć. Jeżeli nie chcecie na raz, można ją 3-4 dni przechowywać w jakimś zamkniętym pojemniczku w lodówce. Nie zostawiać raczej w ciepłym. Należy pamiętać, że produkt ma tam jakąś określoną zawartość cukru. No i będzie działał na takiej samej zasadzie jak pożywka, nie wiem, agar dla bakterii w laboratoriach, że za chwileczkę zalęgną się to jakieś bakterie czy jakieś inne, za przeproszeniem, robactwo. Jeżeli macie owady karmowe, to możecie spokojnie tej galaretki użyć również dla owadów karmowych i na pewno będą chętnie spożywać produkt słodki. Można oczywiście go kupić w Polsce,
ale powinien być trzymany z dala od dzieci, zamkniętych gdzieś w pomieszczeniach, ponieważ dyrektywa Unii Europejskiej nie pozwala na sprzedaż galaretek takich rozmiarów. Możecie sobie spokojnie wygooglować, czy mówię prawdę. Dochodziło po prostu do zadławień u małych dzieci ze względu na ładne opakowanie i dosyć takie kolorowe, gdzie dzieci całe takie opakowanie wsadzały do ust i następowało zadławienie. Skoro Unia tego zakazała, podejrzewam, że również ze skutkiem śmiertelnym. Niemniej Jelly Pop powinien być produktem zabezpieczonym, niedostępnym dla małych dzieci. O tym pamiętajcie, jeżeli kupujecie ten produkt, uczulajcie wam swoje tam pociechy, czy jeżeli sami jesteście w dosyć młodym wieku, nie próbujcie, nie konsumujcie tego produktu, chociaż on nadaje się do spożycia przez ludzi, ale może doprowadzić to do jakiegoś nieszczęścia, czego myślę wszyscy chcielibyśmy uniknąć. Pamiętajcie, dla mrówek, z dala od dzieci, a teraz oglądajmy. W tym momencie z wami się pożegnam i jeszcze kilka minut materiału zostawię, żebyście mogli sobie poobserwować, jak przynajmniej tetramorfum bicarinatum jest zainteresowane tym produktem. Trzymajcie się, pozdrawiam was, cześć.